Szkolnictwa druga to wieko nagrodę Hipokratesa dla dwuletniej koni pierwszej grupy. Każdy z tych koni wygrał po jednym wyścigu, dystans 1300 metrów. Pierwszy prezentuje nam się Pazla, koń urodzony we Francji, trenowany przez Krzysztofa Ziemiańskiego. Kasztana będzie posiadał sobie cierpliwa skutera. Ogier konia to 58 kg, klas 57. Pazla w podwórkach w listach wygrał memoriałowy wieko Dana Tomaszewskiego. Bardzo ważne stylu. Trener mówi, że to rok postępy i powinien pokazać się w dobrej stronie. Trójka to Syriusz, urodzony w Irlandii, przygotowywany do startu przez Macieja Nikowskiego, wsiądę Dżokę Janto Turgajew. Syriusz startował tylko raz, ale to był start zwycięski. Wygrał z debiutu, zgodził peł. Była to ogromna sensacja, a później w kolejnych startach już mierzył się z najlepszymi końmi na torze. Ostatnią jego nagrodę mokrotowską plasował się na trzecim miejscu. Trener Wyszyk mówi, że główny konkurentów konie przewyższa doświadczenie. Ma nadzieję, że to wykorzysta, bo ostatnio w mocnym towarzystwie miał bardzo dobry występ. Szóstka to Tajpon urodzony w Irlandii. Kasztan jest trenowany przez Andrzeja Walickiego, dosiadł to właśnie Sanża Abajew. Tak, przegrał 3/4 z gościem Syriuszem, a później wygrał gonitwę drugiej grupy. Siódemka, Santo Elmo, to jest polski kraśnicki goń, trenowany przez Małgorzata Kłowiec, ciągle członkowie Stefana Mura. Santo Elmo wygrał gonitwę drugiej grupy, pierwszej grupy z polskim koniem, gdzie zajął miejsce trzecie. Trenerka mówi, no, że nieźle spisywał się z końmi polskiej hodowli. To jest koń taki raczej na przyszły rok. Dobre te kabiry, co Antek? Antek, dobre te kabiry.